Kochani, witam bardzo serdecznie Was obecnych tutaj. Witam również naszych internautów, którzy nam towarzyszą, którzy nas słuchają, oglądają. Witajcie. Wiem, że tam za jakiś czas będziecie nas oglądać, więc cieszymy się bardzo. Moi drodzy, chcę już od razu przejść do tematu, nie tracąc czasu. Gdzie jesteśmy? W jakim cyklu? Nic nie słyszę. Jedni mówią Księgę Malachiasza, inni coś innego. Wszystko się zgadza, bo jakby jesteśmy w Księdze Malachiasza, ale jakby nadrzędnym tytułem tego jest sformułowanie głos miłującego Ojca. Bo rzeczywiście jest to najważniejsza myśl tej księgi. Najważniejsza myśl tej księgi jest: umiłowałem was. To już dzisiaj padło. To już dzisiaj padło przez Słowo Boże z Ewangelii Jana 3:16. Umiłowałem was. Chcę, abyście to ciągle, aby wam to ciągle brzmiało w uszach. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to wsłuchuj się w to. Jezus cię tak strasznie kocha. Jeżeli nim nie jesteś jeszcze, tym bardziej miej świadomość, choć z tą myślą: Jezus mnie kocha. I Pan Bóg w Księdze Malachiasza od tego rozpoczyna, I wciąż, może to nie jest tak wyraźne, ale cały czas każde jego ostrzeżenie jest natchnione miłością. Jezus, czy w zasadzie Bóg, w Starym Testamencie używamy raczej słowa Bóg, cały czas mówi: umiłowałem was poprzez to, bo może tego nie rozumieli, poprzez to, że powołałem was, że uczyniłem was swoim ludem. Fakt, że jestem waszym ojcem, kocham was tak bardzo, to tchnie z tej księgi. I pragnę waszego dobra, mówi Bóg. Pamiętacie ten ostatni, jakby prawie że ostatni fragment Księgi Malachiasza, kiedy Bóg precyzuje swój cel, swój plan dla swojego ludu. Chcę, abyście wychodzili z radością. Podskakiwali jak cielęta z obory. Z powodu czego? Zwycięstwa. Z powodu tego, że jesteście zwycięzcami. Z powodu tego, że doznajecie uzdrowienia, błogosławieństwa, obfitego życia. To jest Boży cel. Ale dlatego właśnie głos pełen miłości zwraca się do ludzi, by ich korygować. I kochani, ten głos po raz czwarty dzisiaj zabrzmi, bo to czwarta usługa z tego cyklu. Ale kochani, chcę, abyśmy to odbierali w ten sposób. Choćby nawet to słowo w którymś momencie cię zabolało. To jest z miłości. To wiedz, że to jest z miłości. Pan Bóg go posyła tylko dlatego, że cię kocha. I nie chcę twojej zguby. I chcę, abyś stanął przed lustrem Bożego Słowa i zrobił z tym, co trzeba. Tak jak w Księdze Malachiasza. Pan Bóg nie rysuje jakby przez to słowo całego jakby obrazu życia czy stanu ludu izraelskiego w tamtym czasie. On tam czyni różnicę, dojdziemy do tego za jakiś czas. Tak samo i dzisiaj. To słowo nie obrazuje stanu Kościoła, ale mój i twój indywidualnie. I w ten sposób na to patrzmy. Pozwólcie, kochani, że zrobię taką minimalną powtórkę, żebyście złapali całość, bo dzisiaj wejdziemy w szczegóły. Żeby nie pogubić się, gdzie jesteśmy, to drobna powtórka, a być może ktoś jest nawet dzisiaj po raz pierwszy, będzie pierwszy raz słuchał tego cyklu, więc niech jest jakaś taka minimalna powtórka. Kilka minut na to poświęcę, żebyśmy złapali, gdzie jesteśmy. Pierwszy rozdział, pierwsza część tego wersetu, Pan Bóg mówi coś takiego. Zważ, czy zauważ i dostrzeż moją miłość. Tą narrację będę za każdym razem powtarzał. Zważ i zauważ coś kolejnego. Ale na początku mówi: dostrzeż moją miłość, że cię naprawdę kocham. Nie stawiaj mi pytań, jak, gdzie. Nie patrz na okoliczności, które ci pokazują coś innego. Prawdą jest to, niezachwianą prawdą jest to, cokolwiek byś nie przeżywał, ja cię kocham. To jest nie do podważenia. To jest fundament, na którym musimy stać. Nie pozwól sobie go wyrwać, więc pierwsza część było: zauważ, dostrzeż, ja cię kocham. Druga część, to była druga część pierwszego rozdziału, dostrzeż i zauważ moją wielkość i moją świętość. Wobec czego nie waż się przynosić śmieciowej ofiary. Wobec czego nie przynoś mi czegoś, co jest dużo poniżej mojej świętości,
mojej wielkości, godności, jaką powinieneś przede mną stać. Pamiętacie, oni, mowa o Judejczykach, Izraelitach, przynosili Bogu ofiary niegodne. Powinni byli przynosić doskonałe, najlepsze zwierzęta, a oni przynosili chore, kulawe, ślepe, jakiekolwiek. I Pan Bóg mówi, ja nie chcę czegoś takiego. Ja nie chcę waszego rutyniarstwa, bo oni sobie po prostu przychodzili i robili wszystko tak już z rozmachu. Ale Pan Bóg to mówi dzisiaj do nas również. Nie chcę waszej rutyny bez zaangażowania serca. Nie chcę waszej religii i kościelnictwa. Brzydzę się takim życiem, które polega na odwalaniu duchowych obowiązków. Chcę najlepszej ofiary. Doskonałej, najlepszej, która kosztuje. Bo ofiara ma do tego, że kosztuje. Z waszego czasu, z waszego uwielbienia, z waszych również finansów. Pan Bóg mówił do Judejczyków wtedy, nie obrażajcie mnie tym, co przynosicie. Niesamowite porównanie było, które wtedy też przytaczałem. Spróbuj to przynieść swojemu namiestnikowi. Spróbujmy zacząć traktować naszego szefa w pracy tak, jak czasami Boga traktujemy. Spóźniając się na nabożeństwa, nie chodząc na wszystkie spotkania, nie będąc mu posłuszny, bo czegoś oczekujemy, tego nie robimy, spróbujmy tak żyć w pracy. Czy Bóg to przyjmie? Czy to szef przyjmie? Kolejna myśl, to ostatnia, którą przed wyjazdem do Skoczowa, czyli 2 tygodnie temu, to był rozdział 2, pierwsza jego część. Dostrzeż i zauważ, że jesteś w przymierzu. Dlatego go nie łam. Dlatego go nie lekceważ. Każdy z nas, kto jest nowonarodzony, jest w przymierzu z Bogiem. Każdy z nas, dla kogo Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem, jest w przymierzu. I Bóg mówi, nie łam go, nie lekceważ go. Moi drodzy, podawałem taki przykład bardzo drastyczny i po ludzku rzecz mówiąc trochę zwariowany, ale niesamowicie obrazujący duchową prawdę. Powtórzę go może dla tych, którzy nie byli. Jeśli byśmy sobie wyobrazili małżeństwo, gdzie po jakimś czasie mąż mówi do swojej żony tak, słuchaj, ja oczekuję od ciebie, żebyś była mi wierna w 100%. Ale ja raz na miesiąc weekend spędzę sobie z moją kochanką. Ty bądź mi wierna, a ja raz na miesiąc, tylko raz na miesiąc. Rozumiemy, jak to jest bez sensu. Rozumiemy, że to jest idiotyzm, że czegoś takiego nikt nie zaakceptuje. Ale w duchowy sposób chcielibyśmy nieraz tak żyć. Panie Boże, Ty 100% zrób ze swojego przymierza, a my sobie będziemy żyć, jak chcemy. My sobie będziemy robić po swojemu, tam jakieś grzeszki będziemy sobie tolerować. Nasze serce może być oziębłe, taka sinusoida, raz lepiej, raz gorzej. Ale Ty wszystko rób, jak obiecałeś robić. Błogosław mnie, uzdrawiaj, przychodź z pomocą. I Bóg na to mówił stanowcze nie. Nie będzie tak. Pamiętacie, że w bardzo ostrych słowach mówił nie. Dlaczego tak bardzo gwałtownie powiedział nie? Z miłości. Bo nas kocha. I nie chce naszej zguby. I nie chce, abyśmy od Niego odeszli. I w końcu to, do czego dzisiaj wchodzimy, czwarta część tego cyklu, to będzie druga część drugiego rozdziału. I tutaj Bóg zagłębia się w szczegóły. Jesteśmy w tym samym miejscu. Pan Bóg będzie nadal mówił na temat przymierza z Nim, o czym mówiliśmy ostatnio, co przed sekundką w dwóch słowach przypomniałem, ale zagłębiamy się w szczegóły. Pan Bóg podaje 3 aspekty, których łamane jest przymierze. Powiem szczerze, nie wiem dlaczego te 3. Ale to Bóg wybrał je, nie ja. Więc ja się będę trzymał tej księgi i będę omawiał te 3, które tutaj są. Oczywiście miejmy cały czas perspektywę, że łamanie przymierza z Bogiem polega na tym, co wcześniej powiedziałem, na czymkolwiek. To jest ogromne spektrum. Po prostu na naszym sercu, które jest lub nie jest blisko Niego. Ale w jaki sposób? Bo Bóg chce wskazać dokładnie na te 3 aspekty i zobaczymy na te 3 aspekty. Pierwszy aspekt dotyczy przymierza naszego nawzajem z ludźmi.
I Bóg jakby mówi, bądź wierny i nie dopuść, by twoje relacje z innymi ludźmi zostały zachwiane, zostały uszkodzone, może i w końcu zerwane. To pierwszy aspekt. Drugi aspekt to dotyczy przymierza z Bogiem, ale w bardzo szczególnym zakresie. Wyboru życiowego partnera. I tu się odsłania tajemnica, co mówił Sebastian, dlaczego akurat może bardziej do młodych. I na to będę dzisiaj szczególną uwagę zwracał. I trzeci aspekt dotyczy przymierza w małżeństwie. Bóg mówi, bądź wierny małżeństwu i nie wolno ci się rozwodzić. Przeczytajmy ten tekst. Dlatego najpierw go określiłem, żeby lepiej się nam czytało ten wers, ten tekst, bo może nie brzmi on jakoś bardzo prosto, ale potem wstępie myślę, że będzie prościej. Czy wszyscy nie mamy jednego ojca? Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Ten werset dotyczył pierwszego aspektu. Rozpoczynamy dwa wersety dotyczące drugiego aspektu. Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha i pojął za żonę córkę obcego Boga. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza czynnie albo biernie. Człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. I od następnego wersetu aspekt trzeci. A oto kolejna rzecz, której się dopuszczacie. Zraszacie łzami ołtarz Pana, płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk. I pytacie dlaczego? Otóż dlatego, że Pan był świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była towarzyszką i żoną przymierza z tobą. Czy nie jeden ją dla niego stworzył z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż nienawidzę jej oddalania. Mówi Pan Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył gwałtem swoją szatę. Mówi Pan zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Powiem wam, drodzy, że chciałem ten fragment ominąć. I o mały włos dzisiaj czytalibyśmy już inny fragment z trzeciego rozdziału. Dlaczego? Po pierwsze, nie chciałem tej wykładów z tej księgi rozciągać w nieskończoność. Chcemy też kiedyś dobić do mety tego cyklu. Ale wiecie, przede wszystkim wydawało mi się, że te konkrety, te aspekty, trzy konkretne jakby linie tematyczne nie do końca jakby są w tym głównym celu, dlaczego w ogóle rozmawiamy o księdze Malachiasza. A dlaczego nie rozmawiamy? Pamiętacie jeszcze? Mówiłem na wstępie. Głównym moim pragnieniem, wołaniem, ogniem mojego serca jest to, abyśmy po prostu wchodzili w Bożą obecność. Ale kiedy czytałem i zwiastowałem chyba końcem grudnia na temat ludu izraelskiego, który był zaproszony w Bożą obecność na górę, gdzie On na nich czekał. Pierwsze zdanie jednak brzmiało, poświęćcie się. Uświęćcie się. To był pierwszy krok. Stąd Księga Malachiasza. I wydawało mi się, że te szczegóły, w których będziemy wchodzić, niekoniecznie ten główny cel wzmacniają i myślałem przeskoczyć. Ale z dwóch powodów tego nie zrobiłem i jesteśmy w miejscu, gdzie jesteśmy. Ten ważniejszy powód podam w ciągu usługi, a ten kolejny powód jest taki. Moi drodzy, boję się, że my jako chrześcijanie zbyt delikatnie podchodzimy do tych trzech aspektów. Nie widzimy tego tak ostro, jak widzi tego Bóg. Może jeszcze w naszej kulturze, tutaj na południu, może w naszych mniejszych miejscowościach, mimo wszystko ten ostatni aspekt rozwodów jeszcze nie jest tak bardzo rozcieńczony, rozwodniony, choć zaczyna też już chyba być.
Ale te dwa poprzednie myślę, że nie traktujemy tak mocno, jak traktuje Bóg, jako łamanie przymierza z Nim. Rozumiemy, że to jest złe. Rozumiemy, że kłótnie między ludźmi, że nieprzebaczenie, że jakaś awersja w stosunku do drugiego jest zła. No ale żeby aż tak? Żeby to było na poziomie łamania przymierza z Bogiem? Więc tak zaczynamy sobie żyć. Panie, Ty 100%, Ty mnie błogosław, Ty mi dawaj wszystko, czego potrzebuję, a ja będę się tam kłócił z innymi, a ja będę miał nieprzebaczenie, a ja będę się żenił z kim chcę, czy wychodził za mąż, a potem się rozwodził. Tylko Ty, Boże, mnie błogosław. Ale tak się nie da. Tak się nie da. Moi drodzy, nie wyobrażajmy sobie, że to się tak da, że to się da pogodzić. Że, nie wiem, wywrzemy wrażenie na Bogu, nie wiem, czymś innym. I pomimo tego, że, nie wiem, mamy napięte czy zerwane relacje z innymi, jakieś nieprzebaczenie w sercu, jakąś, nie wiem, napięcie, coś, gdzie nie potrafimy funkcjonować, a chcemy, żeby Bóg nas błogosławił, a chcemy, żeby Bóg nas uzdrawiał, a chcemy od Niego wszystkiego. To nie działa. To nie działa. Biblia mówi o tym jasno. To nie działa, jeżeli chcesz być błogosławiony, a podchodzisz do wyboru partnera niebiblijnie i chcesz, żeby cię Bóg błogosławił. To nie działa. Tym bardziej ten ostatni aspekt. I Bóg mówi na to stanowcze nie. Pamiętacie, jak mówiłem ostatnio? To jest wstrząsające, jak mocno On mówi swoje stanowcze nie i podaje, co się będzie dziać. I mówi, rzucę klątwę na twoje błogosławieństwo. To jest drugi rozdział, trzeci werset. Rzucę klątwę na twoje błogosławieństwo. Czyli jakby odetnę cię od źródła błogosławieństwa, jeśli będziesz w tym trwał. Mówiłem ostatnio, że to jeśli jest takie piękne. Słowo nadziei. Nie musimy. Jeśli, to jest czas na opamiętanie. Potem jest napisane, odetnę twoje ramię, pozbawię ci siły. Jest napisane, rzucę gnój na twoją twarz. To jest chyba najostrzejsze słowo, jakie można sobie wyobrazić, ale mówiące o tym, że to, co jest w środku, ten grzech, który ukrywam, przyjdzie czas, że będzie widoczny. Widoczny dla wszystkich. Aż w końcu pisze, wyniosą was wraz z waszymi ofiarami. Jest mowa już jakby o utracie relacji z ludźmi. Moi drodzy, i między innymi chodzi o te trzy aspekty. Podkreślam grubą czcionką między innymi. Nie wiem, dlaczego Bóg wybrał akurat te, ale będziemy te trzy omawiać. I mam problem. Zakres tematyczny. Słuchajcie, żeby dobrze to omówić, to każdy z tych trzech wymaga dwóch odrębnych kazań, przynajmniej dwóch. Robiłoby nam się sześć i z Księgi Malachiasza do grudnia nie wyjdziemy, gdybyśmy tak mieli o tym rozmawiać. Więc nie jestem w stanie. Mam świadomość, kochani, że dzisiaj przynajmniej pierwszy i trzeci aspekt, na środkowy troszkę więcej z nacisku położę, ale pierwszy i trzeci będzie ledwie muśnięty, ledwie dotknięty. Prawdopodobnie będziecie mieć więcej pytań niż odpowiedzi. Ale mam ten komfort, że mogę was odesłać do innych kazań, które już wygłosiłem wcześniej. A więc jeśli chodzi o aspekt relacji, to chyba pamiętacie, ile mówiliśmy o tym w zeszłym roku. Gdzieś tam koło sierpnia, września mówiłem i we wtorki, i w niedzielę na ten temat. Rób więcej niż trzeba. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Przebaczenie z serca, to są tytuły kazań, które mówiłem w tym temacie. Zresztą wiele chyba jeszcze innych. Jeśli chodzi o ten trzeci, na temat rozwodów, to też to był koniec roku 2018, niedzielne, wtorkowe. Jeżeli ktoś będzie chciał, ktoś będzie miał niedosyt, ktoś będzie miał, jak powiedziałem, więcej pytań niż odpowiedzi, możecie wrócić, odsyłam. Nie jestem w stanie dziś zgłębić tych tematów. Ale spróbujemy troszeczkę tylko musnąć, przypomnieć, o co chodziło w pierwszym zakresie. Więc, moi drodzy, spójrzmy raz jeszcze na werset 10. Czy wszyscy nie mamy jednego ojca?
Czy nie jeden Bóg nas stworzył? Dlaczego więc oszukujemy każdy swego brata, bezczeszcząc w ten sposób przymierze naszych ojców? Dlaczego oszukujecie się? Inny przekład Biblii Warszawsko-Praska mówi, dlaczego jesteście niesprawiedliwi nawzajem wobec siebie? Dlaczego osądzacie się? Dlaczego kłócicie się? Dlaczego napięcia są między wami? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego dystans się tworzy między wami? Dlaczego nieprzebaczenie? Problem w tym, że to nie jest tylko nasza prywatna sprawa. Bezcześcicie tym moje imię. Bezcześcicie tym moje przymierze, moją świętość. Wiecie, co to jest za słowo bezcześcić? To jest jedno z najmocniejszych słów. Bezcześcić, podeptać, zignorować, to jest za delikatnie. Profanacja Jego imienia. Przez to, że między sobą nie potrafimy żyć jak trzeba. Bóg jest naszym Ojcem. Jest napisane, czyż nie jestem waszym Ojcem? Jesteśmy rodziną. Prawda? Bóg jest naszym Ojcem. Jesteśmy Jego rodziną, braćmi i siostrami. Gdybym zapytał, ja nie chcę robić tego, choć miałem pokusę, żeby poprosić was o podniesienie rąk. Więc sobie tylko wyobraźcie, że trzeba podnieść ręce, ale nie robcie tego. Gdybym tak zrobił i zapytał was, kto z was został w swoim życiu zraniony przez inną osobę wierzącą? Moja wyobraźnia działa i widzę las rąk. Zadam trudniejsze pytanie. A czy ty zraniłeś inną wierzącą osobę? Gdybyśmy byli szczerzy i gdybyśmy mieli tyle odwagi, to ponad 50% podniesie ręce. Nie robię tego, żeby nikogo tutaj nie stawiać w kłopocie. Ale dlaczego to mówię? Bo tak jest życie. Bo tak po prostu jest. I to się nam przytrafia. Tylko takie rzeczy, jak się ranimy nawzajem po prostu, poprzez życie, funkcjonowanie, jeśli będziemy działać emocjonalnie, jeżeli będziemy działać na podstawie tylko naszych ludzkich emocji, no to poprzez ból, który jest spowodowany zranieniem, zaczynamy zamykać się na tą drugą osobę, zaczynamy unikać jej, tworzy się dystans, aż w końcu dochodzi do zerwania relacji. Problem w tym, że Biblia nazywa to bezczeszczeniem Jego przymierza. Że Bóg to widzi z tej półki. Bezcześcisz, profanujesz, depczesz moją świętość. Jeśli tak nie patrzyliśmy na to, to tak musimy na to patrzeć. Moi drodzy, Biblia zakłada, że zranienia są normalnym jakby elementem naszego życia. I tu nie jest problem. Problem jest w tym, co my z tym zrobimy. Problem, jak na to reagujemy. Biblia mówi, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Słuchajcie, kochani, jakby było tak wspaniale, że można się tylko tulić, to po co to słowo? To na co to słowo? Czemu trzeba cierpliwie znosić jedni drugich w miłości, jeżeli byłby tylko miód? To jest słowo na okoliczność, kiedy jest trudno. Kiedy są zranienia, to jest werset, co należy wtedy robić. Ciekawe zdanie. Znosić. Czyli nie chodzi o to, żeby kogoś znieść, żeby zniknął mi sprzed oczu. Znieść to jest coś innego. Wiecie, co to jest znieść? Jak ja to rozumiem? Nie zmieniaj go. Zaakceptuj go takim, jaki on jest. Ty go kochaj. Pomimo, że cię zranił, pomimo, że ci sprawił ból, ty go nie próbuj zmienić, tylko go kochaj. Tylko okaż mu miłość. Wiedz, że masz jednego ojca. Tego samego. A dalej czytamy, to jest Efezjan 4:3. Dołóżcie wszelkich starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Dołóżcie wszelkich starań, by co? Jakie to słowo kluczowe jest? Zachować jedność.
Dołóżcie wszelkich starań, by zachować jedność. Słuchajcie, rozumiejąc chyba dobrze ten fragment, jedność jest darem. Jedność jest darem Boga dla Kościoła. Tu nie pisze, że mamy ją, nie wiem, wyprodukować, tą jedność, zachować. Ona nam jest dana. Ona nam jest dana przez krzyż Golgoty. Ona nam jest darowana, ofiarowana. Naszym zadaniem jest ją utrzymać. Nam ją zachować. Moi drodzy, powiem coś, co początkowo może wam dziwnie zabrzmieć, ale musicie wysłuchać do końca. Jedność między nami nie jest za wszelką cenę. I tutaj wielu by mogło odetchnąć z ulgą. O, to mam dużo furtek. Tu furtka, tu furtka. Posłuchaj tego zdania do końca. Jedność między nami nie jest za wszelką cenę, bo jedność między nami jest za cenę krwi Jezusa. Tu się podnosi poprzeczka. To jest najwyższa cena. To jest najwyższa wartość. Nie wolno nam jej podeptać. Nie wolno nam jej podeptać przez naszą upartość, przez nasze racje. Może obiektywnie mogę mieć rację. Mogę mieć rację. Ale jeżeli burzy jedność, w tym Kościele wielokrotnie mówimy, może bardziej w kierunku małżeństw, ale to się rozciąga na całość. Ważniejsze są relacje niż racje. Moi drodzy, kiedy nie ma jedności, kiedy powstają napięcia, obojętnie na jakim poziomie, czy to zboru, czy to rodzin, czy to w małżeństwie, czy to między ludźmi, wiecie, kiedy powstają napięcia, które nie umiemy załatwić, to tworzy się szczelina. A wiecie, co się dzieje, jak jest szczelina? Przychodzi diabeł, wkłada tam swój klin i zaczyna bić. Czy ktoś pracował w ten sposób? Łupaliście drzewo, drewno? To tak się robi. Ja lubię tę pracę od czasu do czasu. Jak mam rozłupać jakiś duży pniak, patrzę, gdzie jest szczelina. Jak jest, wkładam klin i zaczynam uderzać dużym młotem. Nie jest kwestia, czy pęknie, tylko kiedy pęknie. Pęknie zawsze. Najwyżej trzeba dłużej bić. Ale pęknie zawsze. Nie pozwólmy diabłu, żeby włożył gdzieś klina. A jak już włoży, to bądźmy świadomi, że jest włożony i trzeba go natychmiast usuwać. Bo jeżeli pozwolimy, to pęknie. Kwestia czasu tylko kiedy. Idźmy dalej. Werset 11. Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie. Bo Juda zbezcześcił świętość Pana. Ludzie, co tam się wyprawia? Obrzydliwości dzieją się w Izraelu. Przecież to słowo jest zarezerwowane w Biblii do najgorszych, najbardziej ohydnych rzeczy. Jak, nie wiem, jakieś czary, jakieś bałwochwalstwo, ale takie, wiecie, z górnej półki. Jak jakaś niemoralność seksualna, ale również taka najbardziej obrzydliwa. To słowo Biblia rezerwuje do najgorszych, najbardziej ohydnych sytuacji. A potem czytamy, że obrzydliwości się dzieją, czytamy, że Juda zbezcześcił świętość Pana. No ludzie, no co tam się dzieje? Może nie jeden myślałby, że teraz Bóg wymieni jakieś tragiczne rzeczy, które nami wstrząsną. Ale pada odpowiedź, którą wielu klasyfikuje dużo, 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 dużo poniżej. Bo pada odpowiedź, Juda pojął za żonę córkę obcego Boga. Mówiąc współczesnym językiem, ty wierzący łączysz się z niewierzącym. I to aż taka tragedia? Że tyle hałasu o to? Obrzydliwości? Bezczeszczenie przymierza? No niestety w Bożych oczach to wygląda właśnie tak. I nie możemy od tego uciec. Wiecie, w ich sytuacji tak było. Kiedy oni wrócili z niewoli, zaczynali się tam jakoś ogarniać, to głównie, bo to w tym kierunku szło, że bardziej mężczyźni widzieli
piękne kobiety, które mieszkały w tamtych stronach i po prostu żenili się z nimi. Niektórzy nawet rozwodzili się z własnymi po to, żeby się z tamtymi ożenić. I Bóg mówi, ale to nie jest wasza prywatna sprawa. Bezcześcicie, profanujecie moją świętość, moje imię. Moi drodzy, nic się nie zmieniło przez te lata. Do dzisiejszego dnia Bóg patrzy na to dokładnie tak samo. Jeśli jesteś osobą wierzącą, a świadomie wchodzisz w relację z osobą niewierzącą w kierunku oczywiście narzeczeństwa, małżeństwa, zrozum, Biblia mówi wyraźnie, bezcześcisz Jego świętość. Profanujesz Jego świętość. Zrozummy, kochani, że są w naszym życiu, każdego człowieka na świecie, dwie najważniejsze decyzje, które musi podjąć. Pierwszą to nawet podejmuje ją, czy to robi świadomie, czy nieświadomie, nic nie robiąc, też podejmuje. Pierwsza decyzja to jest, kto będzie twoim Bogiem. Tą decyzję musi każdy podjąć. Najważniejsza decyzja, dlatego że ona jakby powoduje, ustawia nas na całą wieczność. Więc albo będziesz z Bogiem w niebie, w doskonałym miejscu, na wieki, 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 nigdy to się nie zakończy. Albo będziesz w strasznym miejscu, z diabłem, w piekle, w niesamowitym, straszliwym miejscu, które jest realne. Biblia chyba więcej mówi o piekle niż o niebie. Ale druga decyzja jest, kto będzie twoim współmałżonkiem. Druga najważniejsza decyzja. I może mówiąc trochę kolokwialnie, takim prawie co żargonem, to wiecie co, ta decyzja spowoduje, że twoje życie na ziemi albo będzie niebem na ziemi, albo piekłem na ziemi. Moi drodzy, zrozumcie mnie dobrze. Bóg kocha każdego człowieka. Absolutnie tak jest. Tych, którzy jeszcze Go nie poznali, my to tak mówimy językiem w sumie biblijnym, niewierzących. Bóg tak samo kocha. Bardzo kocha. Bardzo kocha. I chce, aby przede wszystkim Go poznali. My tak samo. Powinniśmy jako Kościół, jako ludzie kochać wszystkich ludzi, jak najbardziej tych, którzy nie są jeszcze odrodzeni, ale w innym poziomie. Nie na poziomie, żeby wchodzić w relacje małżeńskie. Tego poziomu Bóg zabrania. Biblia wyraźnie stawia granice. Nowy Testament również mówi o tym. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi czy z niewierzącymi. Skąd wzięła się koncepcja jarzma? To już z prawa mojżeszowego. Prawo mojżeszowe mówiło, nie będziesz zaprzągał do wspólnej orki wołu i osła. To jest to jarzmo. Wspólna orka łączyła jarzmem te zwierzaki. Jarzmo to taki element uprzęży, które na szyję się nakładało. I ono, to jarzmo łączyło te dwie zwierzęta, żeby wspólnie razem wykonywało pracę. I Bóg mówi, nie będziesz ich łączył, wspólne jarzmo, bo z tej orki nic nie wyjdzie. One mają totalnie inne temperamenty, totalnie inne cele, nic z tego nie będzie. Ale dodatkowo, słuchajcie, tu jest niesamowity taki symbol. Wół jest symbolem, znaczy w ogóle, mało że symbolem, to po prostu jest czystym zwierzęciem w przeciwieństwie do osła. I mamy już tutaj w tym taką symbolikę właśnie niewierzącego i wierzącego. A potem apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, żeby nie łączyć się w jarzmo z niewierzącymi, zadaje szereg pytań, które wzmacniają tą kwestię. Otwórzmy to miejsce, to jest drugi list do Koryntian, rozdział 6 od wersetu 14. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem, czyli diabłem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami?
Odpowiedź na te wszystkie pytania zadane musi być jedna. Żadna. Żadna wspólnota. Nic nie łączy. Nic nie może iść w parze. Moi drodzy, ja często, kiedy jeszcze, nie wiem, tam na obozach, jak jeszcze na zimowiskach były te tematy poruszane, często używałem obrazu krzesła. Pozwólcie, że go również użyję. Nie będę tu robił pokazówki, choć fajnie to obrazuje. Wyobraźcie sobie, że stawiamy krzesło tutaj na scenie. Zapraszamy dwóch ludzi mniej więcej o podobnej posturze i sile. Jeden stoi na krześle, drugi stoi na ziemi. Zadaniem tego, który jest na krześle, jest to, żeby wciągnął tamtego do siebie na górę na krzesło. Tego, który stoi tutaj na scenie, jego zadanie jest, żeby go tamtego z góry ściągnął na dół. I to jest walka. To nie, że oni się tam dogadają, jak kto ma kogo wciągnąć czy ściągnąć, ale to jest walka o podobnych siłach, posturze. Powiedzcie mi, kto ma większe szanse? No, oczywiście, że tak. No ściągnąć tego w dół. To jest oczywiste. Bo jeżeli to jest walka, to trzeba spowodować, żeby tamten tą nogę dźwignął na krzesło i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, przenosząc to na duchowy obraz, z całym szacunkiem do każdego, który nie jest odrodzony, nie zrozum tego źle, jeśli ktoś taki tu jest, nie chcemy się wywyższać, nie chcemy, żeby jakakolwiek pycha w tym zabrzmiała, nie o to chodzi. Ale z perspektywy Bożego Słowa, człowiek, który zna Boga, zna Jezusa, przyjął go do swojego serca, jest wyżej w duchowej pozycji. I dlatego łatwiej jest temu niewierzącemu ściągnąć w dół wierzącego w relacji narzeczeńskiej czy małżeńskiej. I tutaj, dlatego właśnie z tej motywacji Bóg podaje ten rozkaz. To znowu jest motywacja miłości, żebyś nie odpadł, żebyś się nie pogubił. Pan Bóg nie daje tego nakazu jako bezsensownego ograniczenia. Pan Bóg dobrze wie, że ta relacja odciągnie cię najprawdopodobniej od społeczności z Nim, od miłości do Chrystusa, od twojej pasji dla Niego. Prawdopodobnie odciągnie cię i po czasie twoja relacja z Bogiem będzie słaba albo żadna. To jest ochrona. Słuchajcie, to nie jest jakieś ograniczenie, które nam ma sprawić tylko ból. Słuchajcie, to tak w ogóle jest z przykazaniami. Czasem, wiecie, ludzie niewierzący śmieją się z nas i mówią, a wy to macie ciężko. Nie możesz, tego nie będziesz, tego nie będziesz. Mowa o przykazaniach. Nie będziesz tego, nie będziesz tego. Nie możesz pić, nie możesz palić, nie możesz tego, tamtego. Dokładnie odwrotnie. Jestem wolny, bo mogę wybrać, że nie muszę tego robić. A ten, kto stawia takie pytania, to właśnie on ma problem, bo on to musi. Wiecie, te przykazania, łącznie z tym, o którym rozmawiamy, to są jak takie mocne bariery na górskiej, górzystej drodze. I ktoś może się wkurzać, po co ta bariera ogranicza moją wolność. Ale jest po to, żebyś nie spadł w przepaść. Że możesz bezpiecznie pomiędzy tymi barierami iść i cieszyć się wolnością. Dlatego jeśli kochasz Jezusa, drogi przyjacielu, droga siostro czy bracie, to podejmij decyzję. To podejmij decyzję, że nigdy nie zakochasz się w kimś, kto Jego nie kocha. Podam taką złotą myśl, gdzieś ją usłyszałem i zapisałem, więc koncentrujcie się. Jeśli dziś twój partner czy narzeczony, zwał jak zwał, nie kocha tego, kogo ty kochasz, w przyszłości będzie miał z problemy, żeby kochać ciebie. Uchwyciliście? Powtórzę raz jeszcze. Jeśli dziś twój partner nie kocha tego, kogo ty kochasz, w przyszłości będzie miał poważne problemy, by kochać ciebie. Tak jak powiedziałem, dużo większe prawdopodobieństwo jest, że ty jako wierzący zejdziesz w dół. Oczywiście odwrotnie jest możliwe. Nie mówię, że nie jest możliwe, jest możliwe. Oczywiście, że tak. Nawet są takie przykłady z życia. To jest możliwe, tylko szalenie ryzykowne.
Szalenie ryzykowne. Dlatego Biblia zabrania takich eksperymentów. A ja powiem więcej. Ja bym nawet nie polecał takich ewangelizacyjnych randek. Bo nigdy nie wiesz, gdzie przekroczysz granicę tego aspektu ewangelizacyjnego, a gdzie się już zaangażujesz. I potem jest problem. I potem jest problem, jak z tego wyjść. Moi drodzy, ja oczywiście cały czas teraz mówię do ludzi, którzy tą decyzję mają przed sobą. Chyba to jest oczywiste. No a to w takim razie co z tymi, którzy żyją w takich małżeństwach? Którzy żyją w małżeństwach, gdzie jeden jest wierzący, a drugi niewierzący. No i to mamy kolejny obszerny temat. Nie jestem w stanie go zgłębić. Dwie, trzy myśli. Jeśli jesteś osobą wierzącą w tym związku, to po pierwsze, nie masz prawa myśleć o zakończeniu tego związku. W żadnym przypadku nie masz prawa myśleć o rozwodzie. Módl się o zbawienie tamtej osoby. Świadcz mu swoją miłością. Okazuj mu swoją miłość. Świadcz mu swoim życiem, słowami najmniej. Może też, ale najmniej. A jeśli już, to bardzo delikatnie. Wiecie, wielu, wielu, czy to mężów, czy żon, odwrotnie, jakkolwiek, przez nachalne zwiastowanie wierzącego w współmałżonkach zostało straconych na zawsze. Bardzo łatwo popełnić głupotę i błąd, w sposób nachalny naciskać. To odwrotny skutek od zamierzonego. Okaż miłość życiem i delikatnie słowami. Ale kochani, chcę mówić do tych, którzy tej decyzji nie podjęli, bo jeszcze na to jest czas. Moi drodzy, małżeństwo to jest połączenie w trzech aspektach. Tak jak jesteśmy zbudowani. Ciało, dusza i duch. I małżeństwo jest połączeniem tych trzech. Jeśli chodzi o ciało, no to rozumiemy. Piękna sprawa. To Bóg stworzył. Nie ma się czego wstydzić. Jeśli chodzi o duszę, nasze emocje, zakochanie, no piękna sprawa. Ale najważniejsze jest połączenie ducha. Jeżeli tu jest przepaść, jeżeli tu są po różnych stronach barykady, katastrofa gotowa. Bo wiecie, jakby nie było, lata lecą w małżeństwie, co odciska się piętnem na naszych ciałach. Wiecie, dusza, nasze emocje, nasze zachowanie, jeśli nie są podporządkowane duchowi, który nas przemienia, mówię, jeśli nie są, to będą coraz gorsze. Coraz więcej niecierpliwości, coraz więcej jakiegoś zmęczenia, takiego no rozumiecie. I jeśli teraz nie ma połączenia tego najważniejszego w duchu, to jest problem. Moi drodzy, dwa zdania na marginesie. Bo może jesteś tutaj lub słuchasz przez internet i jesteś osobą niewierzącą i czujesz się bardzo z tym źle. Czujesz się, jakbyś był, nie wiem, odtrącony, jakbyś był gorszego gatunku. Nie to miałem na myśli. Jeśli ktoś tak się poczuł, to bardzo przepraszam. Nie o to w tym chodzi. Ale jeśli jesteś osobą niewierzącą, a może zainteresowaną kimś wierzącym, to jest jedna rada. Szukaj Pana. Po prostu zechciej Go poznać. Może słyszysz, jak twoja dziewczyna, czy chłopak, czy my tutaj mówimy o Jezusie, jak On jest piękny, jak On jest wspaniały, jaka relacja jest z Nim niesamowita. Zechciej to poznać. Po prostu powiedz: Jezu, nie znam Cię, ale chcę to przeżyć, chcę Ciebie dotknąć. I wtedy możesz przeżyć przełom. I wtedy będziesz prawdziwie szczęśliwy, przede wszystkim dlatego, że twoja wieczność będzie zapewniona. Ale także może dlatego, że będziesz mógł mieć relację z tą osobą, do której chcesz. Druga myśl na marginesie. A może jesteś osobą samotną. Dzisiaj modnie się mówi singlem czy singielką. Powiem tak, nie musisz być nieszczęśliwy. Dwa zdania. Po pierwsze, nie rezygnuj z marzeń. Nie rezygnuj z marzeń. Módl się nadal o to.
Ale po drugie, nawet jeśli miałbyś być do końca życia samotny, samotna, to możesz być w tym szczęśliwy. Jeśli Bóg będzie twoim szczęściem. Ale to zależy najbardziej od ciebie samego. Jaką postawę przyjmiesz? Czy będziesz umiał się cieszyć Bogiem, czy raczej skupiając się na swoim położeniu, będziesz raczej marudził, użalał się nad sobą, żył w zgorzknieniu, że taki masz los i wtedy będziesz nieszczęśliwy. Ty i najpewniej twoje otoczenie najbliżej ciebie również. Wróćmy do Księgi Malachiasza. Drugi rozdział, werset 11. Juda jest wiarołomny. Obrzydliwości dzieją się w Izraelu i w Jerozolimie, bo Juda zbezcześcił świętość Pana, którą on kocha. I właśnie, pojął za żonę córkę obcego Boga. A teraz wracamy uwagę na werset 12. Na konsekwencje. Konsekwencje tego czynu. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie lub biernie. Człowieka, który przy tym składa ofiarę dla Pana zastępów. Konsekwencje. Niech Pan odetnie takiego od namiotów Jakuba. Niech Pan odetnie go od społeczności, od zgromadzenia. Wiecie, mówiąc takim bardziej współczesnym językiem, to jest tak, jakbyś wchodził w tą relację świadomie, jakbyś mówił: Boże, odetnij mnie od Twojego błogosławieństwa. Może robisz to nieświadomie. Może takie słowa nigdy nie wypowiesz, w sensie słów. To nie zmienia niczego w duchowym położeniu. Jeśli robisz ten krok, jeśli decydujesz się na to, żeby wiązać się z osobą niewierzącą, to w tym duchowym aspekcie to się dzieje. Sam jakby prosisz: Boże, odetnij ode mnie Twoje błogosławieństwo. Wiecie, mam wrażenie, że oni tutaj w Judzie również tego nie rozumieli, bo czytamy, że nadal chodzą do świątyni. Nadal składają ofiary, jakby nigdy nic. Ale Pan Bóg mówi: odcinasz się od mojego błogosławieństwa. Ale zobaczcie dalej, co jest napisane. Niech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza, czynnie albo biernie. Biblia Warszawsko-Praska i Biblia Tysiąclecia mówią tak. Niech Pan tak uczyni, w sensie, że odetnie go od społeczności czy od błogosławieństwa. Niech Pan tak uczyni człowiekowi, który to czyni, czyli wychodzi za mąż, żeni się, czy to jest ten aspekt czynny. I uwaga, jego świadka i jego obrońcę. To są osoby, które robią to biernie. Ale zauważcie, ta sama kara, te same konsekwencje. Słuchajcie, jeżeli jak ja to przeczytałem, to mnie potrząsnęło. Zrozumiałem, że ja jako pastor mogę być tym, który to czyni biernie. Przez co? Przez to, że chciałem przeskoczyć do trzeciego rozdziału. Że nie mówię o tym. Że nie głoszę o tym. Dlatego to mówię. Już rozumiecie ten drugi powód? Nie mogłem przejść obojętnie obok tego tematu. Bo mogę być tym, który biernie przyczynia się do tego, że ktoś wchodzi w relację z niewierzącym. Nie tylko to. Jako pastor mogę biernie, no już na granicy trochę czynnie, przyczynić się do tego, udzielając ślubu osobom, które nie są jedno, co do których nie mam pewności, że obie kochają, obie strony kochają Pana Jezusa. Ale nie tylko ja. Nie tylko ja mogę być tym, który robi to biernie. Ci, którzy są najbliżej, myślę o rodzicach również. Rodzice, możecie robić to w sposób bierny. Tutaj trzeba niezwykle dużo mądrości i delikatności. Bo nie macie prawa im zabronić. Nie macie prawa z butami wchodzić w ich życie, bo stracicie ich całkowicie. Będzie jeszcze gorzej. Ale z drugiej strony, jeżeli dzieci nawet nie znają waszego zdania, jeżeli nie ostrzeżecie, jeżeli w największej ostrożności i miłości nie powiecie, jaka jest biblijna prawda, że jesteście zranieni tym faktem,
to w takim razie biernie się do tego przyczyniacie. Powiedziałem bardzo ostrożnie, nie można za nich decydować, nie można niczego wymuszać, ale kiedy my milczymy, to na nas jest część odpowiedzialności. Robimy to biernie. Ale jeżeli ostrzeżemy, to cała odpowiedzialność jest po ich stronie. Jest tutaj mowa w tym przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej jego świadkiem i obrońcą. To są te osoby bierne. Świadkiem to teraz może sprecyzowałem, a obrońcą? Wiecie, ja się zetknąłem z taką sytuacją, że kiedyś próbowałem rozmawiać z pewnymi rodzicami, bo taki przypadek był. Rodzice stanęli jak lwica po tamtej stronie, że jest wszystko okej. To już jest obrońca. Moi drodzy, dlatego, kochani, trzeba nam wiele w tym ostrożności, żeby nie być stroną ani czynną, ani bierną. Kończąc ten wątek, powiem jeszcze tyle. Jest pewna zasada i znowu to takie może złota myśl, która wpadnie w ucho. Najpierw wskrzeszenie, a potem poślubienie. Co mam na myśli? Nie ja, ale Biblia uważa człowieka nienarodzonego jako martwego duchowo, prawda? Umarliście przez grzechy swoje i tak dalej. Więc Biblia określa człowieka niewierzącego jako martwego. Więc mówiąc tak brutalnie, nie żeń się z trupem. Czy nie wychodź za mąż, za duchowego. Najpierw wskrzeszenie, potem poślubienie. Przejdźmy do ostatniego aspektu, bo czas biegnie szybko. I na nie ten aspekt już poświęcę bardzo, bardzo krótko uwagi. To jest więcej wersetów, dlatego przeczytajmy tylko werset 16. Bóg mówi, gdyż nienawidzę jej oddalania. Inne przekłady mówi, gdyż nienawidzę rozwodów. Mówi Pan Bóg Izraela. Kto to czyni, okrył się gwałtem. Znowu inny przykład mówi, kto to czyni, popełnia grzech. Mówi Pan zastępów, strzeżcie się tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Tak jak powiedziałem, to jest tak trudny i wrażliwy i delikatny temat, że to, co powiem, gdybym nie miał możliwości odesłać was do tamtych dwóch kazań, chyba bym się nawet nie odważył tego mówić. Bo powstałoby tylko więcej jakby może zranień, może problemów. Więc kto będzie chciał, może się zapoznać z tamtymi tematami dużo głębiej omówionymi. A dzisiaj tylko kilka myśli. Dokładnie 5, ale myślę, że nie dłużej niż po minucie na jeden. Tylko mnie nie bierzcie potem za słowo. Kochani, Bóg nienawidzi rozwodów. I nie możemy tego w żaden sposób rozcieńczyć. Nie da się. Taka jest prawda. Bóg nienawidzi rozwodów. Ale uwaga, Bóg nie nienawidzi, słyszycie? Nie nienawidzi osób, które się rozwiodły. Pierwsza myśl. Chyba nawet minuty nie było. Druga myśl. Słuchajcie, istnieją szczególne, bardzo wąskie powody. Bardzo wąskie powody, dla których rozwód jest możliwy. Mówiłem wtedy o tym szerzej. Są takie sytuacje, Biblia ich precyzuje. Tylko słuchajcie, pomyłką jest Kościoła, jeśli grzebie w tych powodach. Jeśli zaczyna się doszukiwać, analizować, próbując ich, nie wiem, może ponaciągać trochę. W drugą stronę powinniśmy iść. Powinniśmy iść w stronę ratowania małżeństwa. Ratowania sytuacji, pomocy, a nie w stronie szukania sposobów, czy przypadkiem ten przypadek nam nie podejdzie po to, żeby rozwód był możliwy. Trzecia myśl. Kościół to nie sala sądowa, bardziej sala szpitalna. Rozumiemy, co mam na myśli? Już tłumaczę. Słuchajcie, kościół powinien być miejscem przypominającym bardziej salę szpitalną. Czyli miejscem, gdzie poranionych się opatrzy, gdzie nałoży się gips, gdzie nałoży się bandaż. Inaczej mówiąc, gdzie mogą trafić ludzie. Mówię o kościele,
o naszej społeczności, gdzie mogą trafić ludzie, którzy są po przejściach, poturbowani przez życie, przez rozwód i doświadczą tu miłości, doświadczą ciepła i wsparcia. Bardziej powinniśmy być jak sala szpitalna niż jak sala sądowa, gdzie ogłasza się wyroki, że tak i tak jest. Moi drodzy, łaska i przebaczenie. Łaska i przebaczenie są na priorytecie Bożego Słowa. Słuchajcie, to co mówię nie jest w żaden sposób przyzwoleniem na rozwód czy na powtórne małżeństwo. Chyba mnie rozumiecie. Chodzi o nasz stosunek do ludzi, którzy przez to przeszli. Jeśli jesteśmy gotowi rzucać wyrokami, to kim jesteśmy? Jeśli ktoś taki, kochani, powinien znaleźć wśród nas ciepło, przytulenie, relacje, a nie osąd. Myśl czwarta. Dwukrotnie w tym króciusieńkim wersecie, to jest w dwóch wersetach to się pojawia, 15 i 16, jest słowo strzeżcie się we waszym duchu. Strzeżcie się. W oryginale można to odebrać jako otoczcie się ciernistym żywopłotem. No i znowu otwieramy miejsce na seminarium wielogodzinne, co znaczy strzec swojego małżeństwa. Jak zrobić, żeby nasze małżeństwo było wciąż zdrowe, wciąż świeże, wciąż szczęśliwe, wciąż coraz bardziej szczęśliwe, z dobrą komunikacją i tak dalej. Rozumiemy, to jest miejsce na całe seminaria, ale o tym musimy pamiętać. To jest rozwinięcie słowa strzeżcie się. Otoczcie się. Drugim takim aspektem tego słowa strzeżcie się to jest coś takiego. Wykreśl ze swojego słownictwa słowo rozwód. Nie ma go. Wyrzuć go. Ono nie istnieje. Tragedią jest, wiecie, kiedy ludzie pobierając się mają gdzieś daleko w podświadomości, z tyłu głowy, gdzieś tam, że jest jakieś wyjście awaryjne. Albo że kiedy zaczynają się problemy, poważne problemy, że jest jakieś wyjście awaryjne. O, gdybyśmy wiedzieli, że takiego wyjścia nie ma, to byśmy bardziej zawalczyli o swoje małżeństwa. Moi drodzy, pierwszym jakby takim zabezpieczeniem się przed rozwodem, wiecie co jest? Właściwy dobór współmałżonka. Od tego się rozpoczyna. Bo jeśli tu źle zrobimy, to może być problem. Absolutnie on nas nie upoważnia do rozwodu. Ale będzie trudniej. Pytajcie o Bożą wolę. Dobrze mnie zrozumcie. Nie pytajcie Boga, czy można z niewierzącym. To bez sensu. Bo to jest wyraźnie napisane. To jest czarno-białe. Nie kuście Boga nawet w ten sposób. Pytajcie Go o to, czy ten wierzący partner jest dla mnie. Bo można uniknąć wielu, wielu problemów. I piąta myśl. Jeśli jest problem w twoim małżeństwie, to idź po pomoc. Jeśli jest problem w twoim małżeństwie, nie czekaj. Idź po pomoc. Mamy w naszym zborze służbę wśród małżeństw. My z żoną też niejednokrotnie rozmawiamy. Poza zborem są możliwości pomocy. Wiecie, to serce się kraje, kiedy ludzie przychodzą za późno. My tego z żoną czasem doświadczamy. Przyjdą za późno, tam już nie ma co zbierać. Tak strasznie się już wykończyli, poranili, że tam już nie ma co poskładać. A gdyby tak przyszli wcześniej? Wiecie, czasem prostych kilka rad wystarczy, żeby zaczęli inaczej funkcjonować. Pięć myśli. Myślę, że nie przekroczyłem. Podsumowanie i lądujemy. Moi drodzy, Bóg dał nam te trzy aspekty, ale znowu rozszerzmy horyzont. Jest mowa o przymierzu. Jest mowa o łamaniu przymierza z Bogiem, o bezczeszczeniu, czyli deptaniu, profanacji przymierza z Nim poprzez nasze życie. Nie możemy oczekiwać, że my będziemy żyć sobie jak chcemy w przeróżnych aspektach, a zwłaszcza w tych trzech i oczekiwać Bożego błogosławieństwa. Nie możemy żyć w niezgodzie z ludźmi,
albo powodując niejedność i myśląc, że Bóg będzie nas ciągle błogosławił. Tak samo i kiedy wybieramy źle partnera, nie mówiąc już o rozwodzie. Moi drodzy, miejmy tę świadomość, Bóg nas ostrzega z miłości. Mówi, trwaj ze mną w przymierzu. I żyj w ten sposób, aby ono nigdy nie było naruszone. Wiem, że wiele niedomówień jest, ale potraficie sobie to uzupełnić. Kochani, powstańmy, pomodlimy się. Drogi nasz Ojcze, Tobie chcemy dziękować za Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest tak jasne, tak zrozumiałe, tak oczywiste. Kochany Ojcze, i chcemy prosić Ciebie, abyś Ty teraz przez Ducha Świętego zaglądał do serca każdego z nas. Duchu Święty, zaglądaj do serca. Objawiaj nam nasze życie, objawiaj nam nasze czyny, objawiaj nam nasze motywacje. Panie, pokazuj nam, czy nie ma napięć niepotrzebnych, zranień, z którymi sobie nie daliśmy rady. Czy nie ma nieprzebaczenia w naszym sercu. Czy nie ma niejedności w naszym sercu. Objawiaj nam to, Panie, bo chcemy to rozumieć, że jest to tak ważne przed Tobą, że to jest łamanie przymierza z Tobą. Ojcze kochany, błogosławię wszystkie osoby, które są przed wyborem partnera. Panie, błogosławię każdą młodą czy nawet starszą osobę, która jest przed tym decyzją. Panie, aby nie podjęła złej decyzji. Ojcze kochany, błogosławię również wszystkich osoby samotne, które może tego oczekują. Boże kochany, ja proszę Ciebie, abyś ich błogosławił, abyś spełniał marzenia ich życia. Ojcze, proszę Ciebie, abyś też leczył rany tych, którzy już zostali poranieni. Ojcze, ja błogosławię Twój Kościół, Panie. Chcemy być też Kościołem, chcemy być społecznością, która umie przynieść ulgę, która umie przynieść pocieszenie, a nie osąd dla tych, którzy go potrzebują, tego pocieszenia, Panie. Panie, błogosławię nasz zbór, błogosławię każdą osobę, która być może przez internet będzie tego słuchać. Panie, niech te słowa są bardziej balsamem niż jakąś strzałą w ich serce. Panie, błogosławię każdą osobę w imieniu Jezusa. Amen.